to do pół kilometra. Stąd te mundury zostały w tych kolorach przyjęte. Ale żołnierz polski w 1939 roku wystąpił w mundurach dwóch wzorów. W mundurze wzór 36 nowego kroju. Tu mamy pana plutonowego wojewodę z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej. Właśnie długie odjazdy, którymi oprawiano łydkę żołnierza od przewidów do kolana praktycznie. Które to owijarze charakterystyczne zresztą... Oczywiście do naszych wspaniałych kolegów z wojska, żołnierzy Wojska Polskiego, którzy pokazują wspaniały sprzęt. Rosomak, no nie trzeba mówić doskonale, wszyscy wiemy o co chodzi, ten potężny pojazd na kołach. Ale i tam dalej bardzo ciekawe, delikatnych manewrów na placu. Kierowca wszystko doskonale widzi, ale mimo to proszę o ostrożność. Nie podchodźmy bezpośrednio pod koła, zwłaszcza jak będzie jechał do tyłu. Ale myślę, że jest to bardzo interesujące. Dziękujemy bardzo za pokaz. Gorące brawa dla wszystkich. Proszę Państwa, nie koniec atrakcji oczywiście. Ja już za...